W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu miała miejsce promocja książki Adama Wójcika Łużyckiego, zatytułowanej Moje spotkania z zamkami. Nie trudno się domyślić, że jej bohaterami są najbardziej znaczące dla historii Polski i jej architektury zamki, niegdyś siedziby naszych władców i czołowych rodów magnackich. Autor te miejsca zna bardzo dobrze, pracował przy odnawianiu niektórych z nich. Zawsze byłem pasjonatem tego rodzaju obiektów. To jest moja życiowa domena zawodowa, a ponieważ jednocześnie miałem szczęście być ostatnim uczniem profesora Alfreda Majewskiego, najwybitniejszego konserwatora zamków na świecie, no i sam uczestniczyłem w pracach konserwatorskich różnych zamków, a nasz zamek Dzikowski jest właściwie moim autorskim dziełem. Stąd pomyślałem sobie, że warto byłoby opisać te wydarzenia związane z rewaloryzacją takich obiektów. Więc nie jest to tak naprawdę książka o historii tych zamków, dlatego że żyjemy w dobie informatycznej, gdzie wszyscy mogą zdobyć informacje o każdym obiekcie tego rodzaju, więc tutaj nie było sensu opisywać raz jeszcze tej historii. Natomiast oczywiście starałem się pokazać w tej książce te działania, które przywróciły te zamki do życia, bo też wracają, bo to jest proces bardzo długi, w którym sam uczestniczyłem, żeby pokazać i moją pracę, i pracę także innych konserwatorów, którzy razem ze mną współpracowali. W książce, którą Adam Wójcik Łużycki napisał w ciągu 2 miesięcy, można przeczytać o 9 zamkach. Część z nich to są takie obiekty, przy których pracowałem, a więc na przykład zamek Krzysztopór w Ujeździe, zamek w Kulesłękach, zamek w Sandomierzu, zamek w Dzikowie oczywiście, ale część to są takie obiekty, gdzie nie pracowałem przy nich jako konserwator, natomiast uczestniczyłem w różnych wydarzeniach, które mają rangę wydarzeń historycznych i takie właśnie opisuję w przypadku Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamku Królewskiego w Warszawie. Oprócz niezwykłych historii zamków, w książce znajdziemy również fotografie tych wspaniałych obiektów. Zdjęcia są w części moje, natomiast w części są jeszcze innych autorów. Są to zdjęcia z mojego archiwum. Tutaj dla ciekawostki powiem, że na przykład zdjęcia przedwojenne Zamku Królewskiego na Wawelu wykonał mój pradziadek, dr Karol Wójcik, który odzyskał po I wojnie światowej rasy wawelskiej do Polski. Więc to jest wybitna postać, zupełnie zapomniana. No i tym książką składam także hołd jego pamięci i takim ludziom, którzy przyczynili się do celu naszych pamiątek narodowych. Książka jest również ukłonem dla profesora Alfreda Majewskiego oraz Piotra Janczerskiego, artysty z zespołu No to co?